Już kilka dni chodzę z krótkimi włosami, więc przyszła pora na to, aby spróbować wydobyć skręt na tak krótkich włosach. Niestety nie podoba mi się to. Mój skręt nie jest jakiś taki, wiecie, spektakularny. To są takie bardziej fale, jak loki. I to chyba nie wygląda dobrze po prostu. O, to mi się szybko prostuje. O. Nie, to nie wygląda dobrze, więc chyba nie będę próbowała. W ogóle to chyba nie jest cięcie pod loki, ponieważ tu mam tak prosto, tu mi się robi taka większa objętość, że tak powiem, i musiałabym się obciąć właśnie chyba albo totalnie pod loki, albo pod krótkie włosy, bo to, no, to nie wygląda dobrze. Tym bardziej, że ja mam taką manię, że jak mam krótkie włosy, to robię cały czas tak i tak, a tym samym je prostuję, więc to chyba nie zda egzaminu w moim przypadku. Ale spróbowałam. Moje psy mi towarzyszą. Tak, bo dzisiaj jest ten dzień, kiedy wsadzę w końcu te moje cebule do ziemi. Myślałam, że jest ich naprawdę bardzo dużo, a okazało się, że tak naprawdę to niekoniecznie. Myślałam, że będę miała tulipany też w donicach, ale zostawiłam tak naprawdę tylko kilka opakowań i tak naprawdę to nie wiem, czy nie będę ich musiała wsadzić tutaj do ziemi, no bo nie chcę, żeby było, wiecie, tak skromnie. Chciałam, aby to miejsce było przepełnione kwiatami, no a jednak tulipany trzeba sadzić ciasno i tak naprawdę nie wiem, czy nie mam ich za mało. Kochani, myślałam, że to mi pójdzie szybciej. Minęły jakieś 2 godziny, a ja jestem w połowie i szczerze powiem, dużo cebul jest zgnitych, nadpsutych, więc jest eliminacja i jakby okazuje się, że te cebule cały czas się przesuwają, te kwiatki cały czas przesuwam na prawo, bo wydaje mi się, że położyłam je trochę za gęsto po prostu. Aż tak przy sobie nie są, więc myślę, że ta ilość mi wystarczy. Hej, hej! Ja nie wiem, czy już ten vlog się kiedyś zaczął, czy jest niezaczęty, czy to będzie pierwsza, czy kolejna scena. Słuchajcie, nieważne jakie mamy dzisiaj plany, bo w ogóle jakby nie o tym. Kiedyś bardzo lubiliście nasze takie pogadankowe scenki do vloga, co nie? I teraz trochę taką zrobimy. Mama, słuchaj, bo napisała do nas jedna dziewczyna, która zajmuje się ogólnie makijażem i oglądała nasz odcinek bardzo kobiecego podcastu. Że coś ładnie była pomalowana? Nie, czekaj. Zrobię wprowadzenie. Oglądała nasz odcinek bardzo kobiecego podcastu, w którym rozmawiałyśmy sobie na temat twojej fryzury. I ja tam powiedziałam, że do ciebie mi nie pasują krótkie włosy, bo masz łagodne rysy, bo ogólnie jesteś łagodna z charakteru i tak dalej, nie? Tak, masz kości policzkowe bardzo wyraźne. Nie, ja to ogólnie w dół zrobiłam. Ale ogólnie masz właśnie takie łagodne rysy, no i jakby te włosy to uwydatniały, dlatego to wydawało mi się spójne z tobą, nie? Mhm. I ta dziewczyna jakby nie zgodziła się z tym, co powiedziałam, ale jednocześnie trochę się zgodziła. Bo faktycznie tamta fryzura robiła z ciebie taką łagodniejszą osobę. Ale to niekoniecznie dobrze, bo słuchaj tego. Hej dziewczyny, właśnie jestem w trakcie oglądania waszego najnowszego filmu na bardzo kobiecy podcast. I stwierdziłam, że napiszę trochę w nawiązaniu do nowej fryzurki pani Kasi i wypowiedzi Pauliny, z którą nie do końca się zgadzam. W ostatnim czasie miałam okazję zagłębić się trochę bardziej w psychologię makijażu i pewne elementy łączą się ze sobą i jest to właśnie makijaż i fryzura. Jeżeli kobieta ma tak jak Paulina zauważyła łagodny charakter, to mocne fryzury czy elementy makijażu są właśnie dedykowane dla niej. Dlatego, że niekoniecznie mając łagodny charakter, powinnyśmy go podkreślać. Dlatego, że otoczenie to wykorzystuje. Często stosuje się taki zabieg, by odmienić te nasze cechy osobowości. I w przypadku pani Kasi doskonale się to sprawdza. Bo teraz, mimo łagodnego charakteru, odbierana jest jako osoba pewna siebie, dominująca. Czyli wszystko to, co podświadomie podoba się jej u innych kobiet.
Pozdrawiam cieplutko i wysyła buziaki. No moim zdaniem ona się ewidentnie ze mną zgadza, słuchajcie. Dlatego, że powiedziała właśnie to, co ja w mamie widziałam z tą fryzurą, ale podoba mi się to, co napisała i weszłam z nią jakby w taki dialog. Dyskusja? Bo nie powiem, że dyskusji, bo my tutaj jakby zgadzamy się ze sobą. No. Natomiast ja napisałam, że to jest bardzo ciekawa perspektywa i bardzo się cieszę, że do nas napisała, bo to jest naprawdę ciekawy punkt widzenia i trochę też jakby odmienia to, co ja myślałam. Faktycznie chyba po prostu krótka fryzura jest ci potrzebna pod kątem psychologicznym. To mi się podoba. I słuchaj, napisałam też coś takiego. Może w takim razie ja też powinnam coś zrobić z tym moim łagodnym wyglądem. Bo ludzie sobie na mnie używają, bo myślą, że mogą. I ona mi napisała, wiesz co, u ciebie by się sprawdziła kreska na oku albo mocne konturowanie. I ja napisałam jej, że kiedyś zrobiłam się z kreskami i to może właśnie dlatego, że dodawały mi charakteru. Ty byś to musiała mieć, wiesz, takie mocne cięcie, taka prosta grzywa. Jakieś tutaj, wiesz, jakiś pazur taki prosto, wiesz, na dole. Żadnych takich łagodnych fal. No. A ja jeszcze powiem, no, że ja tą moją krótką fryzurką chcę właśnie też podkreślić, znaczy tak, może tak jest, jak ona powiedziała, ale też swoją krótką fryzurką chcę podkreślić taki właśnie mój taki, trochę taki szalony, taki trochę taki zawadiacki, zawadiackie cechy, nie, to nie jest cecha charakteru, ale co to jest, taki zawadiacki co, taki szalony charakter? Taką moją zawadiackość, nie wiem jak to teraz mam powiedzieć, dobra, zaplątałam się. Nie pomogę ci, ale wszyscy wiemy, o co ci chodzi. Ale chodzi właśnie o to, że ja tak lubię, nawet teraz akurat nie zrobię, bo wiecie co, mam to tak trochę na sztywno zrobione. Chciałam, wiecie, te moje wczorajsze loki tak troszeczkę, dojść z nimi do ładu po prostu, no, chciałam wykombinować, czy tak mogę, czy nie mogę. Dzisiaj, szczerze powiem, jakoś mi się bardziej podoba niż wczoraj. No, bo ma to jakąś formę po prostu. Już to wiesz, jakieś kształty nabrało. No, bo ja, wiecie, jak mam te krótkie włosy i proste, to ja cały czas tak wiecie, rękę w to wkładam i tak na jedną stronę, czujesz się na drugą. Sexy po prostu. Czuję się sexy, czuję się taka flirciarska, taka zawadiacka, taka szalona, jakaś taka lekka, jakaś taka dobra. Bardziej spontaniczna. Wiemy o co chodzi, bardzo ci te włosy pasują, ja tylko chciałam powiedzieć, bo już naprawdę o tych włosach to my chyba już przegadałyśmy na YouTubie 2 godziny. No. Więc ja bym chciała tylko po prostu powiedzieć, że bardzo lubię wchodzić z wami w dyskusję i bardzo mi się podobają takie wiadomości, bo ktoś może się nie zgadzać z tym, co ja uważam, ale jednocześnie ta dziewczyna zachowała jakby kulturę wypowiedzi. Ale nawet nie tyle, że kulturę wypowiedzi, ona po prostu była miła. To nawet nie była taka kultura, bo ona nie była oschła. Tam były emotikony, tam było jakieś miłe słówko, miłego dnia, coś tam. To była naprawdę bardzo fajna wypowiedź i jeżeli chcecie naprawdę kiedykolwiek powiedzieć komuś, że się nie zgadzacie z ich zdaniem, zróbcie to właśnie w taki sposób. Gdzie jest jakiś fajny argument? To otwiera perspektywę, bo na przykład co z tego, że ktoś mi napisał, że Paulina, jesteś obrażalska, jak to w ogóle jakby się nie odnosiło moim zdaniem do mojego zachowania, bo ja w ogóle nie byłam obrażona. Nie zmieniło to też mojego postrzegania mojej mamy, bo ta wiadomość po prostu nie miała żadnego wpływu na jakąkolwiek moją refleksję. Natomiast ta wiadomość była właśnie ciekawa, interesująca, intrygująca, bardzo mi się spodobała, była taka catchy i właśnie to jest... Taką wiadomością da się wpłynąć na opinię innych i da się zmienić perspektywę i światopogląd i w ogóle wszystko. Więc super są takie wiadomości, jeżeli macie takie fajne tematy, jakieś ciekawostki, nieważne czy psychologiczne, z jakiegoś innego tematu, to walcie śmiało. Z chęcią sobie takie poczytam, bo to jest po prostu ciekawe. Bo ja się naprawdę nie uważam za jakąś alfę i omegę i osobę, która wszystko wie, wręcz przeciwnie. Wychodzę z tego punktu założenia, że lubię słuchać ciekawych ludzi, lubię słuchać mądrzejszych od siebie osób, więc bardzo się cieszę, że ktoś napisał właśnie coś takiego, bo uważam, że z tej wiadomości dużo jakby mogę wynieść. Więc no, fajnie. Zachęcamy do takich opinii. A ja szczerze powiedziawszy, na początku poprzedniego vloga powiedziałam, że reakcja Pauliny będzie właśnie taka i to była taka reakcja, której się spodziewałam, bo ona cały czas
mi mówiła, żebym zostawiła te długie włosy. I powiedziałam nawet kiedyś, obrażę się na ciebie, jak jest. Tak, więc się obraziła. Trochę tak. No, ale to nie było tak, że nie wiem, mnie to jak w jakikolwiek sposób ruszyło. No, tak jak Paulina chyba pisała pod niektórymi komentarzami. Dobra, ale zarzucającymi jej złe zachowanie w tej scenie, no to, to była jej reakcja na żywo, bez jakichś ubarwień, bez laurkowania, po prostu była tym faktem zdegustowana po prostu. I poza tym to była niespodzianka, naprawdę nikt w domu nie wiedział, że ja to uczynię, więc no, no cóż. Skoro Paulina lubi mnie w długich włosach, no to taka właśnie reakcja była, no. Ale... Znaczy ja teraz nie chciałam się absolutnie jakby tłumaczyć i jakoś tam, wiecie, bo ten rok ma być pozytywny. Tu chodziło mi tylko o to, że dostałyśmy super wiadomość i trochę zmieniła mi perspektywę i dowiedziałam się czegoś nowego i już wiem, dlaczego są tutaj osoby, które tak łatwo po mnie jadą, a to dlatego, że po prostu mam aniołkowy vibe. Taką fryzurę. Od zawsze przedstawiam, że aniołek, no a kogo najłatwiej skrzywdzić? No kogoś miękkiego. A że jestem odbierana za miękką, to mam. Spróć włosy! Sama się o to prosiłam. Spróć włosy! Albo mam robić kreski i wtedy ludzie będą się mnie bardziej bali. Rób kreski. Będę robić kreski. Już nie zobaczycie mnie w pomalowanych tylko rzęsach. Nie no, żartuję. Na czym spędzę dzisiejszy dzień? Nad czymś, czego naprawdę nie lubię robić. I tak, słoneczko świeci. Ten październik jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły. Pogoda nas rozpieszcza, ale wiadomo. Zaraz będzie listopad, a listopad to już nie przelewki. Więc wiosenno-letnią szafę trzeba zamienić na jesienno-zimową. I naprawdę nie lubię tego robić. Fakt faktem, robię to tylko dwa razy w roku, ale o dwa za dużo. No niestety, razem z Pauliną mamy tyle ubrań, że sezonowo swoje szafy zamieniamy. Gdy zbliża się wiosna, lato, no to rzeczy zimowe lądują w workach i potem lądują na strychu, tam mamy strych właśnie. I potem, gdy zbliża się jesień, zima, no to rzeczy wiosenno-letnie na tym strychu lądują. No i zazwyczaj robię to cały dzień, no bo w grę wchodzą buty, które trzeba na strych schować i wyciągnąć. Ubrania, wiecie, jakąś odzież wierzchnią, która jest w garderobie. No, trochę tego jest. I prawdopodobnie to będzie dzisiaj moja całodzienna robota. Ale trzeba. Ale trzeba to zrobić, więc nie narzekam, no bo jak mam tyle ciuchów, no to muszę coś z tym zrobić. Chociaż powoli się ich pozbywam, bo sprzedaję cały czas na Vinted. No to możecie tam zajrzeć. A nuż widelec coś Wam wpadnie w oko. Pierwszy worek naszykowany. Tutaj już jest jedna półka, druga półka taka lekko przebrana. Te rzeczy zostają, tutaj zostaje jedna sukienka, a ta półka i ta półka jeszcze do przebrania. No, prace posuwają się do przodu. Ostatnio we vlogu mówiłam Wam, że oglądam namiętnie serial Yellowstone. I to jest serial o kowbojach, o życiu w Ameryce, właśnie w tamtych stronach. I tą pierwszą część piątego sezonu już skończyłam. No i postanowiłam wrócić, a właściwie zacząć oglądać, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęłam oglądać serial 1883, czyli prequel Yellowstone, czyli jak to wszystko się zaczęło, jak pierwszy Dutton osiadł na tych ziemiach, no i jak to życie właśnie tam zaczęło się toczyć, jak życie tej rodziny zaczęło się tam toczyć. I powiem Wam, że ja naprawdę, że ja nigdy nie lubiłam filmów o kowbojach, nie lubiłam westernów, to mnie zawsze nudziło, ale wiecie, taki boom kręcenia westernów był chyba w latach 50-tych, 60-tych, Clint Eastwood, wiecie. No i te filmy, no nigdy mnie nie porwały, ale ten 1883,
to ja nie mogę przestać oglądać. Dzieje się to właśnie w XIX wieku, ale to jest tak ciekawie pokazane, tak chyba realistycznie, tak mi się wydaje. Postanowiłam więc podzielić się moją myślą o tym serialu, abyście wy też mogli wgłębić się w losy tych bohaterów. Więc zaczynamy od serialu Yellowstone, tak jak ja na przykład. Potem idziecie do serialu 1883, a potem jest podobno kolejna część 1923, czyli prawdopodobnie dzieci tego pierwszego Daltona będą już dorosłymi ludźmi i będą prowadzić to rancho już na swoich zasadach. No jestem ciekawa tej kolejnej, trzeciej części, no ale jeszcze jestem na tej drugiej, więc no dajcie mi chwilę. Dobra, robię przerwę na obiad, to znaczy na zrobienie obiadu. Dzisiaj zupa pieczarkowa na wywarze z mojego prawdziwego rosołu. Zawsze gdy gotuję rosół, jemy go przez 2 dni, a potem to co zostanie przelewam właśnie do pojemników i mrożę. I potem mam takie 2-3 porcje na to, aby ugotować na nich jakąś pyszną zupkę. Bo ja wiecie, ja gotuję rosół w garnku 12-litrowym i to jest taki bardzo esencjonalny wywar. Daje tam bardzo dużo kości, bardzo dużo warzyw, no przepychota. On potem na drugi dzień jest taki gęsty. Nie wiem, co w tym temacie powiedzieliby specjaliści, czyli osoby, które są kucharzami, dietetykami, osoby, które zajmują się na co dzień potrawami, kuchnią, ale wydaje mi się, że mój rosół właśnie jest taki bardzo zdrowy, bardzo esencjonalny i taki, jaki być powinien prawdziwy rosół, bo gotuję go według przepisu Magdy Gessler i innych kucharzy. I wszyscy mówią o tym, żeby było mało wody, mnóstwo kości z mięsem, mnóstwo warzyw i trzeba gotować kilka godzin. U mnie to jest jakieś takie 7-8 zazwyczaj. Dopiero po tym czasie nalewam to, co przygotuję do talerzy, więc myślę sobie, że mój rosół spełnia warunki kolagenowego. No. Tak sobie przynajmniej myślę, taką mam nadzieję. No i dzisiaj właśnie na tym przepysznym, przecudownym wywarze będzie zupa pieczarkowa. I myślałam, że ugotuję ją w Thermomixie, ale nie widzę żadnego fajnego przepisu. Nic mi tak, wiecie, w oko nie wpada, więc chyba po prostu ugotuję tradycyjnie jak za starych dobrych czasów, gdy Thermomixa jeszcze u nas nie było. Aby zaoszczędzić czas, użyłam włoszczyzny mrożonej. I zawsze tak mam, gdy używam włoszczyzny mrożonej, że mam wyrzuty sumienia, że do mojej potrawy nie dałam prawdziwej marchewki, prawdziwej pietruszki, prawdziwego selera. Tak jakby z tymi mrożonymi coś było nie tak. Bardzo często przygotowuję potrawy na bazie mrożonek, owoców, warzyw. Warzywa na patelni to przecież moje ulubione danie. I nigdy w stosunku do tych innych warzyw, mieszanek lub owoców, nie mam takich uczuć. A gdy do zupy, bo przeważnie do zupy dodaję włoszczyznę, dodaję właśnie te paski, te słupki, to mam takie, a mogłam dodać te prawdziwe, tak jakby te były jakieś takie, wiecie, nie takie. I nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy ktoś jeszcze wśród naszych widzów też ma takiego bzika. Piszcie. Uratujcie mnie, bo za każdym razem, gdy ta myśl mnie dopada, to ja się w duchu z siebie śmieję. To takie idiotyczne jest przecież. Dobra, zawsze gdy gotuję zupę na mrożące, to mam wyrzuty sumienia. I zawsze gdy gotuję zupę, zaczynam w garnku, powiedzmy średnim, a kończę na dużo, dużo większym, ponieważ sami zobaczcie. Moja zupa składa się jak na razie z wywaru, z rosołu, z pieczarek i z tej włoszczyzny mrożonej, nieszczęsnej. Nie ma tu jeszcze ziemniaków, nie ma tu jeszcze zieleninki, a już jest garnek prawie pełny.
bo ja zawsze chcę, żeby moje zupy, wiecie, miały smak, były takie przepyszne po prostu i ja zawsze wszystkiego dowalam jak najwięcej. Dużo pieczarek, dużo włoszczyzny, dużo ziemniaków, dużo śmietanki, dużo ziół i zazwyczaj potem jest tak, że muszę dolewać wody, muszę dolewać, jeszcze muszę dolać, bo jest za gęste, no i potem muszę przelać do większego garnka. Tak jest za każdym razem i nigdy nie nauczę się gotować małej ilości zupy. Nawet jak już zostaniemy z Tomkiem sami, Paulina już nie będzie z nami mieszkać i będę gotować zupę na dwie osoby tylko, to i tak będę tak robić. Do końca świata i o jeden dzień dłużej może, kto wie. Myślałam, że tym razem się uda, ale niestety pora wyciągnąć garnek rozmiar większy. I mam prawie 50 lat. Od jakichś 30, 27 mam swoją rodzinę, dla której gotuję i robię ten sam błąd za każdym razem. Nigdy nie zaczynam od tego większego garnka, chociaż i tak wiem, że będę przelewać. To jest totalnie bez sensu. 31 października 2025, Halloween. A my co? A my... 2024. A my co? A my będziemy spędzali ten dzień aktywnie. Kevin idzie biegać, a ja idę tańczyć. Ale zajęcia Kevina będą troszeczkę bardziej upiorne, bo dzisiaj Kevin będzie biegał po lesie. Czy wy na zajęcia mieliście przygotować jakieś maski albo coś? Nie, nie. Tak po prostu. No ale żeby biegać bezpiecznie po lesie, trzeba mieć jakieś oświetlenie, więc szukamy czołówki. Oj, chyba możemy się puknąć w czoło. To nie ma czołówki, może to nie ten dziad. Ale tutaj nie ma. Na jakim dziale może być czołówka? Skąd ja mogę być? No, na jakimiś latarkami, to chyba jedyny to taki. Nie wiem. Mamy to. Co, jakąś najlepszą, nie? No nie wiem, tak że ci się dobrze biegało. Ja kojarzę, że rodzice mieli jakąś taką, w sensie tak wyglądała mniej więcej. No 50 to chyba okej, nie? No a ty jaką zobaczyłeś? No podobno, sama firma. Aha. 150, a to nie, to ta będzie mocniejsza. Najniższa cena 75 przed obniżką. No popatrz. To jest czołówka. No tak, bo tu ma ten taki paseczek, nie? No widzisz. Dobra. Idziemy do kasy. Ale żeby nie było, ja też nie jestem przygotowana na dzisiejsze zajęcia. W sensie nie mam butów dalej, czekam aż mi dojdą, aż mi przyjdą, więc muszę tańczyć w skarpetkach. No i wzięłam sobie dzisiaj jasne skarpetki, no a że nie pomyślałam, że mogą się szybko zniszczyć i być niepraktyczne i w ogóle, no to, to jak już jesteśmy w sklepie, to kupię sobie po prostu jedną parę czarnych i takich grubych skarpet. No i Kevin poszedł biegać, a ja sobie idę na moje zajęcia w tą upiorną, mroczną, halloweenową noc. I zapisałam się na zajęcia indywidualne, bo ostatnio narzekałam wam, że trochę nie daję rady, że czuję, że odstaję od grupy i że chciałabym się nauczyć tańczyć lepiej, żeby dziewczynom przypadkiem nie psuć układu. No i stwierdziłam, że dopóki nie wezmę tego w swoje ręce, to nic się nie zmieni, że ta jedna godzina grupowych zajęć w tygodniu jest trochę za mało, więc idę na indywidualne. Trochę się stresuję, ale mam naprawdę fajną dziewczynę jako instruktorkę, więc spoko, czyli dam radę i pewnie wam nagram to moje kaleczenie.
No cześć kochani, witam was w dniu Wszystkich Świętych. Mamy dzisiaj pierwszy dzień listopada i powiem wam szczerze, że dla mnie to jest takie święto, którego chyba nie chciałabym sobie odpuszczać, dlatego że bardzo lubię... No, bardzo lubię. Wolałabym jednak iść do tych osób, które dzisiaj mam w planach odwiedzić na kawę, natomiast rzeczywistość jest taka, że nie mogę się z nimi spotkać, bo nie żyją. I ja nie jestem osobą, która zbyt często chodzi na cmentarz. I ten 1 listopada to jest taki dzień, w którym faktycznie idę, odwiedzam i wspominam te osoby, które odeszły, których nie ma z nami. I no, i nie mogłabym sobie tego odpuścić. Plus właśnie oprócz tego, że jeździmy na cmentarze, to odwiedzamy też ogólnie nasze urodziny, więc jest to dla mnie taki naprawdę bardzo rodzinny czas i bardzo to lubię. Ten dzień sprawia, że życie zwalnia na chwilę i jest tak refleksyjnie, nostalgicznie, ale przy okazji rodzinnie. Więc nie wiem jak u was, dajcie znać, czy też obchodzicie Święto Wszystkich Świętych. No, ale ja w zasadzie to nie dlatego zaczęłam nagrywać. Ja chciałam wam zrobić mini podsumowanie moich wczorajszych tańców. Bo mówiłam wam w poprzedniej scenie, że idę na trening indywidualny. Czyli byłam tylko ja i trenerka tańca. I powiem wam, że tak mi się podobało, ale to dziewczyna tak mnie nakręciła. Cieszę się, że się zdecydowałam na ten trening indywidualny, bo mogłyśmy popracować nad rzeczami, które mi nie wychodzą technicznie i okazało się, że nawet rozgrzewkę robię nie do końca dobrze. W sensie opowiadała mi, wiecie, kiedy mam czuć jakiś tam, nie wiem, ucisk, jakieś rozciągnięcie, kiedy, jak daleko, nie wiem, mam się schylać, jak głęboko, do którego momentu, bo rozgrzewka też jest bardzo ważna, więc nad nią też popracowałyśmy, żebym po prostu ją już na tych zajęciach grupowych także wykonywała poprawnie, dobrze i żeby po prostu coś dała, rozgrzała to ciało, rozgrzała, rozciągnęła te mięśnie. I popracowałyśmy nad takimi rzeczami właśnie podstawowymi, które nie wychodziły mi wcześniej w tańcu grupowym. Wiem, że jeszcze daleka droga przede mną, ale powiem wam, że naprawdę tak się cieszę, że się zdecydowałam, tak się cieszę, że się ruszyłam z tej kanapy, przysłowiowej kanapy. I że robię coś dla siebie. W ogóle totalnie super się zaczęłam z sobą czuć, troszeczkę inaczej, bardziej sexy, bardziej pewnie siebie. No, jestem zadowolona. I naprawdę, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała pierwsza próba tego tańca, który wam wrzuciłam, jakbyście widzieli, co ja tam wyczyniałam. Myśmy się oczywiście śmiały z tego, że coś mi nie wychodziło i w ogóle brałyśmy to super na luzie. Natomiast naprawdę nie wychodziło i wyglądało to fatalnie. I ona mówi, ej, nie załamuj się, nie jest źle. Ja mówiłam, nie, to jeszcze nie jest to, co powinno być. I wierzcie mi, że w godzinę zrobiłam ogromny progres. Naprawdę ten pierwszy raz z układem był tragiczny, do bani i po prostu cieszę się, że tego nie nagrałam. Chociaż w sumie żałuję, bo wtedy mogłabym zobaczyć ten progres godzinny. Ale wierzcie mi, że to, co wyszło finalnie, to jest po prostu o niebo lepsze od tego, jak zaczynałyśmy. Więc super, no i jestem taka nakręcona i chcę więcej i będę częściej. I początkowo miałam mieć selekcje indywidualne co 2 tygodnie, ale chyba na początku tej mojej drogi, ścieżki, nauki, to wydaje mi się, że powinna mieć jednak raz w tygodniu, a nie raz na 2 tygodnie. Bo raz na 2 tygodnie to chyba za rzadko. Żeby faktycznie nie zaprzepaścić tego, co robiłam na poprzednich zajęciach, wydaje mi się, że musiałabym pójść znowu w następny czwartek. No i tak chyba zrobię. Chyba początkowo będę chodziła i na zajęcia grupowe, bo tam mam koleżankę, z którą bardzo chciałabym się po prostu spotykać regularnie i bawić i dzielić zajawkę, więc będę chodzić na zajęcia grupowe. Ale chyba bardziej na luzie będę do tego podchodzić niż do tej pory. Natomiast na indywidualne mam nadzieję, że raz w tygodniu, co tydzień, przez te pierwsze pół roku na pewno, a później zobaczymy, może raz na 2 tygodnie. No i przez pierwszy miesiąc, pół roku to nie wiem. A, zresztą zobaczę, jak mi będzie wychodziło i będę to oceniała na bieżąco. Cześć kochani!
Ona je. Cześć kochani, witajcie 1 listopada. My jesteśmy właśnie gotowi na to, aby odwiedzić naszych bliskich zmarłych. Taka jest u nas w Polsce tradycja, a my ją bardzo pielęgnujemy. Jest godzina, która? 17. Prawie 17. I u nas w rodzinie jest tak, że my właśnie o tej godzinie dopiero wychodzimy z domu. Zazwyczaj wszyscy groby odwiedzają, gdy jest jeszcze widno, a my lubimy odwiedzać groby, gdy jest ciemno, gdy te znicze się palą i jest taki klimat i jest tak nastrojowo, refleksyjnie. I jest mniej ludzi. Tak. A ty cały czas jadłaś. No jak ja byłam w trakcie jedzenia, a ty mówisz, Paula, nagrywam, no to co miałam zrobić, wypluć? No, ale to nie jest w sumie nasza jedyna tradycja związana z 1 listopada. A jaka jest jeszcze? Kolejna to był zawsze rosół, którego w tym roku nie zrobiłaś. Bo ty masz catering, Kevin ma catering, to dla kogo miałam ten rosół gotować? Rosół? Święta nie zjem? To tak jakbyś na Wigilię powiedziała, cię catering mi zrobi Wigilii. A na Wigilię to chyba cateringu nie będziecie mieli. No także tutaj nie dowiozłaś w tym roku, moja droga. A czego nie dowiozłam? Kolejna tradycja, tak nie się dowiozłam mówi. Tradycji? Tak. Tak się mówi? Tak, no. Nie dowieść czegoś terminu, nie dopilnować. O, dopilnować, to tak. To się mówi nie dowieść. No. A kolejna rzecz, której nie... Nie, a kolejna nasza tradycja, bo już mi 5 razy przerwałaś, to odwiedzanie też żywych. Zabrzmiało to naprawdę. No, odwiedzamy też rodzinę naszą żyjącą. Zabrzmiało to źle. Dlaczego? No nie wiem, jakoś tak zabolało to moje uszy. Nie wiem, jak to powinno brzmieć, ale jakoś tak... No bo odwiedzamy zmarłych i odwiedzamy też żyjących. Po prostu babcię i dziadka. No... Po prostu po tym, jak odwiedzimy wszystkie cmentarze, no to po prostu pojedziemy odwiedzić też babcię i dziadka, aby się ucieszyli na nasz widok. No i my też oczywiście się zawsze cieszymy na ich widok.